Wynajmowane, to jest bardzo ważny aspekt tej sprawy, bo ona w nim nie mieszka, tylko po prostu czerpie z tego zyski jakieś, prawda? I pan chce anulować darowiznę. Natomiast zupełnie jest panu obojętny los pana. Gdzie pan będzie mieszkał? Proszę państwa, gościem audycji jest także pan mecenas Piotr Bednarek, który przed chwilą mówił o tym, że jedyną teraz drogą jest chyba wystąpienie o alimenty do córki. Do tego tematu, do tego wątku jeszcze wrócimy, ale jesteśmy połączeni w tej chwili z panią Ewą Halimoniuk, Laboratorium Psychoedukacji. Witam serdecznie panią, panie Ewo, na naszej antenie. Czy takie sprawy są częste w relacjach między dorosłymi dziećmi i rodzicami? Rodzice coś podarują dziecku, na przykład mieszkanie, bo myślą, że to tak trzeba zrobić, a potem się okazuje, że na swoją zgubę to zrobili, bo mają problemy. Myślę, że na szczęście nie są częste takie wypadki. Pojawiają się w relacjach rodzice, dzieci, dorosłe różne trudne momenty, nieporozumienia, konflikty, czy nawet zerwania więzi, ale takich, o których pani teraz mówimy na antenie, raczej uważam, że są rzadkością, przynajmniej rzadko o nich słyszę z perspektywy psychoterapeuty. A jak z perspektywy psychoterapeuty ta sprawa pani się jawi, że tak powiem? Jakby pani ją chciała skomentować? Bo jedna ze słuchaczek nas pytała przed chwilą, czy były dobre relacje między córką i ojcem, prawda? No właśnie. Wie pani, tego relacji buduje się od momentu poczęcia dziecka, a nawet z momentu zawierania związku małżeńskiego, czy łączenia się pary i tego, jak ta para się z sobą, jaki rodzaj relacji miłosnej tworzy, na ile chce mieć dziecko, na ile nie. To wszystko jest takim jakby puzzlami, które budują takie więzi, relacje z dzieckiem. No i w zależności, jak poszczególni rodzice budują to relacje w pojedynkę z dzieckiem, ale też jaki udział ma drugi rodzic, czy nie nastawia wrogo na przykład do jednego z rodziców, czy nie używa dziecka do swojej gry małżeńskiej, czy w czasie trwania małżeństwa, czy po rozwodzie, rozstaniu. To są bardzo złożone sprawy i różne etapy tego wspólnego życia mają znaczenie, bo można mieć bardzo dobrą relację z małym dzieckiem, a później ta relacja się psuje, na przykład w okresie dorastania, bo to jest trudny moment dla rodziców, nie wszyscy rodzice jakoś konstruktywnie potrafią ten okres z dzieckiem przejść. No później jest okres separacji dziecka i wchodzenie w dorosłe życie. No to są wszystko bardzo złożone procesy i trzeba się nim przyglądać indywidualnie i no myślę, że kiedy dochodzi już do takich incydentów jak ten, o której mówicie państwo na antenie, to no trzeba by go bardzo uważnie prześledzić, co się takiego stało, że ta osoba w tej chwili się zachowuje tak egocentrycznie. No właśnie, czy to jest jakiś odwet, czy to są jakieś cechy charakteru, czy to jest odwet za siebie, czy to jest odwet za przed matkę, czy po prostu no, czy po prostu nie udało się jakoś bardziej empatycznie ukształtować tej kobiety i jej w stosunku do jej własnego ojca. Czy są jakieś sposoby, zdaniem pani, czy byłyby jakieś sposoby, żeby ktoś przekonał, bo przecież ta sytuacja mogłaby się zmienić, prawda? I córka pana Janusza mogłaby zmienić zdanie i powiedzieć: nie będę już teraz tego mieszkania wynajmować, tato, wprowadź się do niego. I to chyba byłoby to, o co pana Januszowi w tym momencie chodzi, prawda? I sytuacja by się zakończyła szczęśliwie. Ale ktoś musiałoby przekonać tę kobietę do takiej decyzji. Znamy stanowisko tylko tego pana. Nie znamy, jakie są powody tej kobiety, że tak robi, prawda? I ona w tej chwili nie jest jej jakby narracja, jej subiektywne stanowisko jest nam nieznane. Tak, czy jakiś psychoterapeuta mógłby tutaj zadziałać? O to pytam, no, żeby się w to wtrącić, że tak powiem. Jeżeli załóżmy na przykład mediacje rodzinne, myślę, że zawsze warto wprowadzić, niekoniecznie psychoterapię, ale mediację.
ale przede wszystkim, żeby móc rozsądzać, to trzeba by posłuchać dwie strony. Niewątpliwie z tej opowieści pana widać, jaka to jest dla niego trudna i krzywdząca sytuacja i jakiej bezradności on w tej chwili doświadcza. No ale naprawdę nie znamy też stanowiska tej pani, co takiego nią powoduje, że ona w ten sposób się zachowuje. Tak. Nie wiem, być może to jest jakiś odzew do jej krzywdy, który ona w inny sposób nie może od tego ojca wyegzekwować. Tak, nie wiemy po prostu, a być może jej widzi mi się egoizm. Też nie wiemy, nie znamy jej relacji, więc ja na pewno się nie podejmuję osądzania tej sprawy, ale być może, gdyby udało się doprowadzić do spotkania i mediacji, czy z mediatorem, czy z psychoterapeutą, można by było wypracować jakieś stanowisko, które by było dla obu stron do przyjęcia i nie musiałoby to się... No nie wiem, czy nie musiałoby się to drogą prawną odbywać, no bo tutaj są kilka porządków, porządek psychologiczny, porządek prawny. Tak. Pomieszanych. Porządek prawny w pewnym sensie został już może nie tyle wyczerpany, bo pan wystąpił do sądu o anulowanie tej darowizny, ale sąd się do tego nie przychylił. I teraz gość programu, pan mecenas Piotr Bednarek, który jest tu z nami w studiu, mówił, że może też pan wystąpić o alimenty do tej córki. Żądać alimentów, żeby ona pokrywała część kosztów. No związanych z wynajmowaniem mieszkania, bo gdzieś trzeba mieszkać, prawda? A pana nie stać na wynajmowanie mieszkania. To jest droga prawna oczywiście. To jest droga prawna, na której ja się nie znam. Jasne. Ale tak może być. Jak mówię, czasami są to tak uwikłane relacje i naprawdę bez tej drugiej strony to trudno tutaj jakby... komukolwiek z mojej perspektywy psychologicznej przyznawać rację, bo naprawdę z perspektywy gabinetu nie mówię tego, że to tego pana dotyczy, no ale bywają przypadki, kiedy na przykład to jest jedyna forma jakby takiego rekompensaty za niepłacenie alimentów przez całe życie i niedbanie przez rodzica, albo przez nadużycie seksualne, albo przez jakiś rodzaj innej przemocy i że to jest no jedyna forma jakiejś, oczywiście ja nie mówię, że ja tutaj oceniam to pozytywnie, ale że no póki nie znamy motywów tej drugiej strony, to trudno oceniać. Trudno oceniać w kategoriach takich zła dobra, tak? Trudno oceniać, czy tutaj się stała panu krzywda, czy niekoniecznie. Bo gołe fakty są takie, że każdy myśli, że się panu stała krzywda, no prawda? Dostała dziewczyna mieszkania, a teraz nie chce pomóc ojcu, który jest bez mieszkania. Ja nie wykluczam, że tak się może też stać, że ktoś jest tak po prostu nastawiony na siebie, że... No, ale też naprawdę nie mamy w programie drugiej strony jej stanowiska. Panie Ewo, proszę Państwa, posłuchajmy teraz, bo Pani Alicja i Pan Janusz chcieliby coś powiedzieć. Bardzo proszę. Mediacja między córką a była, ponieważ siostra Janusza, siostra Janusza ze swoim mężem zadzwonili do jego córki, spotkali się i rozmawiali jeszcze przed sprawą sądową. To taka rodzinna mediacja. Tak, taka rodzinna mediacja. I niestety miała zadzwonić później, nie zadzwoniła do dzisiejszego dnia. Do cioci, jaką decyzję podjęła, do dzisiejszego dnia nie zadzwoniła. Proszę Państwa, mamy telefon, bo to jest audycja z telefonicznym udziałem słuchaczy. Pani Zofia do nas zadzwoniła. A skąd masz to ruchy? Dzień dobry. Witam Panią na antenie. Ja nie jest super grupa, to da mi potrafi. Bardzo proszę. To jest klej do butów. I słucham. Ale on może 24 godziny kleić. Pokaż, ja przeczytam. Dzień dobry, chciałam pozdrowić Panią, Pani goście i oczywiście Pana Janusza i Panią Alicję. Tak się składa, że ja jestem sąsiadką i słucham tego. I wie Pani, troszeczkę w ogóle boję się, że charakter wypowiedzi tutaj z Pani psychoterapeutki to troszeczkę tak zdecydował na szukanie winy. A mi się wydaje, że to nie do końca o to chodzi. Jeżeli ten pan dał chyba jedyny swój majątek swojej córce, to jednak chyba te relacje nie mogły być takie złe, takie tragiczne,
takie określające ojca w wymiarze tego złego i tego, którego trzeba napiętnować. Jeżeli zdarzyła się taka sytuacja, w jakiej jest, ta sytuacja jest patowa naprawdę, to nawet myślę, że w jakiś sposób urażone czy draśnięte dziecko najczęściej wyciąga rękę w różnej postaci, jeśli nawet nie może bezpośrednio tego mieszkania by na jakiś czas oddać, zwrócić i tak dalej. To jest jedno. A druga sprawa, to jest jeszcze sprawa korzystania teraz z tego mieszkania, które należy do ZGN-u, gdzie tytułem wyroku sądowego orzeczono eksmisję. W budynku, gdzie jest kilka pustostanów, gdzie nawet jeżeli komuś się proponuje to mieszkanie, to ludzie rezygnują, bo są naprawdę bardzo złe warunki mieszkaniowe. W tym domu, w którym pan Janusz mieszka, tak? I pani, bo to jest pani jest sąsiadką, tak? Tak, tak, tak. To jest budynek zrujnowany przez wojnę z 1934 roku. Nikt się tak naprawdę nigdy nie zajmował. Tak, czy to można powiedzieć, jaka to dzielnica, jaka to... Mokotów ja mówiłam. Mokotów. Tak, i pani redaktor, tak naprawdę to tutaj jest nie tylko sprawa tych relacji rodzinnych, ale także sprawa człowieka starszego, który znajduje się w pewnej sytuacji bardzo trudnej. My bardzo dużo mówimy o prawie tak, to jest sprawa braku mieszkań w Warszawie, tak, i socjalnych, i komunalnych, tak, oczywiście. Tak, mówimy o nie tyle może prawach, co jakimś szacunku do człowieka starszego, który całe życie pracował, który rzeczywiście nie pijący, nie palący, wychodzący naprzeciw innym ludziom, żeby im pomóc, który potrafił budować te relacje z innymi. Myślę, że jeśli jest sławnikiem, to też chyba jest jakoś to sprawdzane, że nie jest to potwór. Jak się tutaj w których momentach tak takie różne dziwne, wie pani, sformułowania padały. I ja mówię, no jestem tylko sąsiadką, znam od kilku lat. I naprawdę wydaje mi się, że na tego rodzaju sprawy trzeba patrzeć z wielu stron, a przede wszystkim naprawdę w sytuacji, kiedy różne są sytuacje życiowe, prawda? Człowiek zaczyna tracić ten najważniejszy grunt pod nogami, jakim oprócz Zdrychowia jest jeszcze to mieszkanie. To państwo, które ma możliwości zabezpieczenia, bo ja mówię, tu są w tej chwili, proszę pani, praktycznie 4 pustostany, na które nikt ochoty nie ma, bo my płacimy i duże czynsze, i mieszkanie pozbawione jest i centralnego, i ciepłej wody, i gazu, więc proszę sobie wyobrazić, ile kosztuje utrzymanie tego rodzaju substancji mieszkaniowej, żeby tu w ogóle przetrwać zimę i przeżyć. To jest kwestia w ogóle gospodarki mieszkaniowej, tak, z którą w Warszawie jest niestety nie najlepiej. Także, to jest tak, to jest też ten temat, dobrze, że pani... Żeby nie przedłużę, bo może ktoś jeszcze chce zabrać głos. Naprawdę, myślę, że bardziej oględnie powinni się wypowiadać ci, którzy niby znają ludzi, sytuację i charaktery, sytuację patową. Mam tutaj... Nie, problem w tym, że my nie znamy tak naprawdę tej sytuacji, pani Zofio, bo pana Janusza wszyscy dzisiaj poznajemy w tej audycji. Pierwsza pani, która tu zabierała głos, pani Ula, bardzo, myślę, emocjonalnie podeszła do tego, bo utożsamiła swoją sytuację rodzinną, z tą, której tak do końca nie zna. A pani psychoterapeutka poszła chyba w kilku kierunkach za daleko, moim zdaniem. Bardzo dziękuję pani Zofio za pani telefon. Dziękuję bardzo. Wszystkich państwo, panie Januszu, proszę się trzymać, pani Alicjo, naprawdę trzymajcie się państwo. Dziękuję pani za telefon. Ja mówię, dziękuję bardzo. Wsparcie ze strony sąsiadki. Pani Ewa Halimoniuk jest z nami wciąż na antenie. Tak, słyszała ja pani, bardzo zdanie, proszę, tak, właśnie. Tak. Ja rozumiem, co ta pani mówi i w pełni przyznaję jej rację, ale ja jakoś nie powiedziałam o panu Januszu, że to jego dotyczy, bo człowiek... Tak, pani ogólnie mówiła. Tylko mówiłam, że różne są sytuacje życiowe, że tak się może zdarzyć, że... Chciałam jeszcze dodać, że pani ma też rację pod tym względem, że nawet jeżeli dla naszego człowieczeństwa warto czasami taką swoją chęć, nie wiem, odwetu czy zemsty przepracować właśnie w terapii i żeby nie oddawać tym złem, którego subiektywnie uważamy, że nam się zdarzyło albo się nie zdarzyło, ale tak to przeżywamy. Więc ja daleka jestem od oceny i osądzania kogokolwiek, tylko z mojej perspektywy...
Proszę, tylko proszę dać pozwolić dokończyć, pani Zofia. Proszę dać pozwolić dokończyć, pani Ewie. Bo jeżeli pan tam przyjął to, czy pani jakoś osobiście, to przepraszam, bo nie takie były moje intencje. Zresztą pani wyraźnie podkreślała, że pani przecież nie zna tej sprawy i nie może pani absolutnie wyrazić się tu jednoznacznie. W jakiś sposób zbulwersowana, a jeszcze już jeśli mogę tylko. Jedno zdanie. Myślę, że te relacje musiały być naprawdę nie najgorsze, jeżeli na każde święta. Ja widziałam pana Janusza, jak ładował samochód prezenty i mówił, że jedzie do córki i do rodziny. To tylko tyle. Raz jeszcze wszystkiego najlepszego i dziękuję. Dziękuję pani za udział w programie. Do widzenia. Czy pani Ewa Halimoniuk jeszcze chciałaby coś dodać do swojej wypowiedzi? Nie, dziękuję bardzo. Wszystko, co miałam do powiedzenia, powiedziałam. To my pani dziękujemy bardzo za udział w audycji. Bardzo dziękujemy, ponieważ był nam potrzebny tutaj taki komentarz ze strony kogoś, kto jakby zajmuje się tym od strony psychologicznej. Pani, ja tylko mogę dodać, że czasami z perspektywy ludzie przychodzą każdy ze swoim nieszczęściem czy ze swoim cierpieniem i jak się później pracuje to i na przykład z rodziną, no to każdy z członków rodziny często jako pokazuje swój punkt widzenia i naprawdę trzeba dużej pracy, żeby jakby to wszystko jakby doprowadzić do takiego dialogu, żeby ludzie na przykład byli w stanie się wzajemnie usłyszeć, zrozumieć, żeby w stanie byli uznać swoje racje, a nawet uznać swoje wzajemne krzywdy i się przeprosić. Bez znajomości każdej osoby i wysłuchaniu obu stron, no po prostu znamy tylko pół prawdy wtedy. To na pewno tak jest, że trzeba zawsze wysłuchać obu stron, ale nie zawsze to jest możliwe. No nie jest możliwe dzisiaj goszczenie tutaj córki pana Janusza. Że ta pani miała taką możliwość, a nie skorzystała, no to też coś o niej świadczy, prawda? Tak. Serdecznie pani dziękuję za komentarz, za udział w programie. Pani Ewa Halimoniuk, Laboratorium Psychoedukacji, była telefonicznym naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze. I ostatnie minuty programu poświęćmy może, jeśli już nie będzie od państwa telefonów, poświęćmy na rozmowę tutaj w studiu z udziałem adwokata Piotra Bednarka, no i bohatera tej sprawy, pana Janusza i wspierającej go pani Alicji Sitarek. Ja się zwracam do pana mecenasa, bo cały czas mi chodzi po głowie takie pytanie, jak się właściwie zabezpieczyć przed tego typu sytuacją? Odkładamy na bok w tym momencie te wszystkie sprawy natury psychologicznej, patrzymy na to tylko z punktu widzenia spraw materialnych, jest ojciec czy matka, którzy chcą zabezpieczyć swoje dziecko, dają mu w prezencie mieszkanie, a potem się okazuje, że zostają na lodzie z powodu tak zwanej niewdzięczności czy niezrozumienia dla obecnej ciężkiej sytuacji materialnej tego rodzica. Co zrobić, żeby nie dopuszczać do takich sytuacji? Z mojego punktu widzenia, no to po pierwsze nie spieszyć się z podjęciem takiej decyzji. Tak? Nie robić prezentów? Ma pan na myśli, panie mecenasie? To jest pytanie. To jest trudna sprawa, aczkolwiek no, tak jak przy wszelkiego rodzaju transakcjach należy do tego podejść zgodnie z zasadą ograniczonego zaufania. Tak?